W niedzielę w Suwałkach odbędą się uroczystości związane ze Świętem Policji. Tego dnia zasłużeni funkcjonariusze otrzymają odznaczenia i nominacje. Policja gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, i obiecuje dużo dobrej zabawy. Rozpoczynamy mszą świętą w konkatedrze o godzinie 16:00. Później jest przemarsz do Parku Konstytucji 3 maja, gdzie będzie wręczanie odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie. Równocześnie będzie trwał piknik pod nazwą Niebieski Powiew Lata. Tam szereg działań przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, także letników odpoczywających na terenie Suwalszczyzny, a także rozmowy na temat bezpieczeństwa. Przygotowaliśmy też może nietypowe atrakcje, jak malowanie twarzy dla dzieci, także serdecznie zapraszam. Jak gdyby nowum w obchodzeniu święta w Suwałkach będzie to, że nominacje będą wręczane nie tylko policjantom z naszej jednostki, ale także z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie i Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. W tym roku w suwalskiej jednostce awansuje 59 policjantów. Trzej najdzielniejsi z dzielnych dostaną odznaczenia resortowe.